Ciao! Witaj na 8 lekcji kursu włoskiego dla początkujących. W tym cyklu filmów uczymy się włoskiego od zera. Przed Tobą podstawy włoskiego. Pobierz ćwiczenia i transkrypcję do tej lekcji. Linki znajdziesz w opisie. Chcesz się uczyć włoskiego z przyjemnością? Dołącz do mojego wideokursu Włoski Start. Dziś poznamy dni tygodnia, czyli i giorni della settimana. Wymieńmy je wszystkie. Lunedì – poniedziałek. Martedì – wtorek. Mercoledì – środa. Giovedì – czwartek. Venerdì – piątek. Sabato – sobota. Domenica – niedziela. W słowach od poniedziałku do piątku akcent pada na ostatnią sylabę. Powtórzysz po mnie? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Samo di, które pojawia się w większości dni tygodnia, oznacza właśnie dzień. To archaiczny synonim do giorno, które używamy współcześnie właśnie w znaczeniu dzień. Zwróć uwagę, że za każdym razem mamy dzień czegoś. Lunedì od słowa luna, czyli księżyc. Jest to zatem dzień księżyca. Martedì od Marte, czyli dzień Marsa. Mercoledì od Mercurio, dzień Merkurego. Giovedì od Giove, dzień Jowisza. Venerdì od Venere, dzień Wenus. Sabato jest dniem Saturna, a Domenica jest z łaciny dniem pańskim. O czym warto jeszcze pamiętać? Z nazwami dni tygodnia nie stosujemy przyimka. Po polsku mówimy w piątek. Gdy tłumaczymy sobie dosłownie z języka polskiego, bardzo nas kusi dodanie tego w. Po włosku w piątek to po prostu venerdì. Venerdì non lavoro. W piątek nie pracuję. Jeśli mam na myśli każdy piątek, to użyjemy rodzajnika określonego. Il venerdì non lavoro. Znaczy to, w piątki nie pracuję, czyli każdy piątek mam wolny. Wszystkie dni tygodnia, oprócz niedzieli, są rodzaju męskiego, więc powiemy il lunedì, il martedì i tak dalej, ale la domenica. Jeśli szukasz gotowego planu nauki włoskiego, zapraszam Cię na mój wideokurs Włoski Start. To kurs na wygodnej, nowoczesnej platformie, dzięki której uczysz się gdzie i kiedy chcesz. Nauka słonecznego włoskiego nigdy nie była prostsza. Spełnij marzenie o włoskim i dołącz do kursu Włoski Start. Link znajdziesz w opisie. To była kolejna wspólna mini lekcja włoskiego od podstaw. Dziękuję Ci za wspólną naukę.